Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Szanowny Panie Ministrze, podejmujemy bardzo ważny problem, dlatego że dzisiaj w Polsce ponad 1 600 000 osób pracuje na umowach śmieciowych, z tego w większości są to ludzie młodzi. Ale także z danych wnioskodawców wynika, że na koniec marca 2015 roku było ponad 550 000 ludzi do 30 roku życia bez pracy. Te dane oczywiście powodują, że państwo musi być aktywne. Państwo powinno, korzystając z instrumentu własnego, jakim jest Fundusz Pracy płacony przez pracodawców, uruchamiać te pieniądze na aktywizowanie właśnie osób bezrobotnych, zwłaszcza osób młodych. Do tej pory aktywizował się minister finansów, zabierając pieniądze ze składek pracodawców na ratowanie finansów publicznych, a nie na aktywizację bezrobotnych. Może teraz właśnie ten program spowoduje, że oprócz planowanych w tym roku 5 miliardów złotych na aktywizację, na różne formy aktywizacji, będzie dodatkowo, to tak to rozumiem, 3 miliardy złotych na realizację tego programu. Oczywiście tego programu w 2015 z przejściem na rok 2017 rok. Szkoda tylko, że jednak to tak wychodzi na ten program jednoroczny z przejściem. Ale mam nadzieję, że jeśli program, krótko mówiąc, sprawdzi się, to będzie szansa również sięgnięcia pozostałe rezerwy z Funduszu Pracy, którymi dysponuje minister finansów dla słupków właściwych dla finansów publicznych. Moim zdaniem to rozwiązanie przede wszystkim jest pewnego rodzaju nowością, jeśli chodzi o staże, dlatego że nie jest to miesiąc, nie jest to dwa, nie jest to trzy powszechne, ewentualnie sześć, tylko 12 miesięcy ze strony pomocy państwa i drugie 12 miesięcy ze strony pracodawcy, czyli łącznie jest to umowa na 24 miesiące dla młodych ludzi, tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy, a więc jest szansa na zdobycie doświadczenia bardzo istotnego w późniejszym czasie. Po drugie, to jest szansa na nawiązanie tych właściwych relacji, czyli poznanie się z pracodawcą, a zwłaszcza ze strony pracownika, więc szansa na przedłużenie kolejne tego zatrudnienia. Wyraźnie tutaj w czasie prac w komisji staliśmy jako komisja na tym, że właśnie to ma być odrębny jakby pakiet dla młodych ludzi do 30 roku życia, nie wpisywany w to, co już jest, czyli w to, co dzisiaj w znacznej mierze jest krytykowane, że 3 plus 3 to tylko właściwie takie przepuszczenie młodych ludzi i bez większego pozytywnego skutku. Sojusz Lewicy Demokratycznej już ponad rok temu między innymi złożył projekt ustawy mówiący o tym zero składki ZUS przez 18 miesięcy dla pierwszego i drugiego pracownika zatrudniającego przez przedsiębiorców. Ta ustawa przewiduje możliwość zatrudniania zarówno przez pracodawców, jak i przez przedsiębiorców. Ale w trakcie prac podnosiłem kwestię, że obok przedsiębiorców są również organizacje pozarządowe, które nie zatrudniają, ale jeśli spełniałyby te kryteria 12 plus 12, to myśmy jednak nie stworzyli możliwości uczestniczenia. Na przykład są organizacje, które prowadzą rehabilitację leczniczą. Znam takie organizacje, które potrzebują tych ludzi, którzy dzisiaj na rynku pracy właśnie są bezrobotni. Oni mogliby tam podjąć pracę częściowo z odpłatności tych usług, częściowo z dofinansowania. Nie mogą, bo nie zatrudniają, nie są pracodawcami. Niepotrzebnie wyeliminowaliśmy te podmioty aktywności obywatelskiej. Także inną bardzo ważną sprawą, którą rok temu już wnieśliśmy, a pan minister, jeśli pamięć mnie nie myli, mówił, to jeszcze przedwczesne, ten problem może zaszkodzić pracodawcom, a się okazuje, że teraz, kiedy są wybory, to pani premier mówi, wprowadzimy płacę minimalną za godzinę. Wtedy było przedwcześnie. Jak mówiliśmy o podwyższeniu płac, to pani premier i jej rząd mówił nie, bo to źle wpłynie na rynek pracy i tak dalej. Podwyższymy płace. Wszystko można, kiedy przychodzą wybory, kiedy tu były projekty ustaw, to przedstawiciele rządu mówili nie. Mam nadzieję, że mimo, że ten projekt ma rodowód wyborczy, to uważam go za bardzo ważny, bardzo cenny. I myślę, że powinniśmy
uczynić wszystko, aby został uchwalony właśnie w tej kadencji parlamentu, tak żeby od 1 stycznia przyszłego roku mógł ruszyć, żeby samorządy mogły się również przygotować do tego, ale również i pracodawcy, kreując czy kształtując własną politykę związaną z zatrudnieniem, mogły po te instrumenty sięgać, łącznie z tymi młodymi ludźmi do 30 roku życia, będącego dzisiaj w zasobach urzędów pracy. Myślę, że życzeniem każdego z nas jest, żeby byli u pracodawców, czyli pracowali na umowę o pracę, a ten program również to gwarantuje. Dziękuję.